Bank Spółdzielczy w Lubaczowie. Miejsce, w którym odnajdziesz wiele towarzystw ubezpieczeniowych. Miejsce, w którym to polisa ubezpieczeniowa dopasowywana jest do Twoich potrzeb. Miejsce, w którym zyskasz ochronę przed kapryśnym i niepewnym losem. W Banku Spółdzielczym w Lubaczowie ubezpieczysz swój dom, samochód, majątek firmy lub gospodarstwo rolne. Ubezpieczysz życie swoje i swoich bliskich. Ubezpieczysz wszystko to, co Twoim zdaniem zasługuje na ochronę. Pamiętaj, nawet szczęśliwi potrzebują ubezpieczenia. Serdecznie na dzisiejszym spotkaniu poświęconym naszej lubaczowskiej poetce, pani Basi Mazurkiewicz, która dokładnie rok temu niestety od nas odeszła. Bardzo się cieszę, że w tym dzisiejszym naszym spotkaniu bierze również udział mąż pani Basi, pan Józef Mazurkiewicz. Witamy bardzo gorąco. Bardzo serdecznie witam panią Jadwigę Bujak oraz pana Włodzimierza Nikonowicza. Witamy bardzo gorąco. Poeci z portalu e-literaci. Dzisiaj wiersze prezentować będą dla Państwa wiersze pani Basi właśnie, młodzież z Teatru Lentylki, którą przygotowuje na co dzień pani Krystyna Czura. Witam bardzo serdecznie i młodzież i się. Witamy bardzo gorąco. Proszę Państwa, ja tylko przypomnę, że ten dzisiejszy wieczór poświęcony właśnie pani Basi, która była również dyrektorem festiwalu, dyrektorem artystycznym Festiwalu Narodowego Polskiego Festiwalu Pieśni, Piosenki, Poezji Patriotycznej Bogu i Ojczyźnie. Właśnie dlatego to dzisiejsze spotkanie jest realizowane w ramach tego festiwalu. To już 21 festiwal. Dzisiaj w naszej bibliotece w zasadzie przez cały dzień odbywają się różne prelekcje. Uwieńczeniem jest ten dzisiejszy wieczór poezji. Jutro zapraszam bardzo serdecznie na godzinę 18 do Miejskiego Domu Kultury. Tam również bogaty program. I w niedzielę o godzinie 13 msza festiwalowa, a potem o godzinie 18 znowu Miejski Dom Kultury. No cóż, ja myślę, że zaczniemy. Ja sobie pozwoliłam przygotować no taki scenariusz i podzielić to dzisiejsze nasze spotkanie na dwie części. Pierwsza będzie takim wspomnieniem pani Basi, natomiast druga część będzie już oddam głos wtedy naszym poetom, naszym gościom z e-literatów i oni swoją twórczością opowiedzą, kim dla nich była ich koleżanka pani Basia. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Dokładnie rok temu, 9 września 2021 roku, dotarła do nas smutna informacja o śmierci naszej lokalnej poetki, felietonistki, koordynatora kultury, redaktor naczelnej portalu e-literaci, Barbary Alicji Mazurkiewicz. Pani Basia urodziła się 5 lipca 1954 roku w Lubaczowie. Z wykształcenia była technikiem gastronomii, ale z zamiłowania poetką. Pisała od zawsze do szuflady. Jej twórczy talent odkryła Anna Kajtochowa, która o jej twórczości mówiła: poezję Barbary Mazurkiewicz cechuje pełna witalność i nieprzewidywalność. W spotkaniu promującym tomik poezji Kamienne Miasteczko w 2007 roku w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie uczestniczyło wielu gości. Wśród nich przyjaciele, rodzina oraz władze miasta. Tomik ten w 2008 roku wyróżniono w konkursie na Książkę Roku Województwa Podkarpackiego, organizowanym przez Radio Rzeszów, Pegas i Empik. Profesor Ryszard Wojtowicz napisał wówczas: poezja Barbary Mazurkiewicz jest emocjonalna, wyrażane są w niej różne uczucia, radości, podziwu, ale też smutku
i sceptycyzmu, niekiedy nawet przygnębienia. Poetka czasem sporządza bilans wartości, które przynosi życie, rozważa też straty mogące dotkliwie obciążyć człowieka. Wiersz Kamienne Miasteczko z tomiku Kamienne Miasteczko. To samo jak przed laty, tylko chłodne ulice, którymi stąpają stworzenia doskonałe. Opryskliwie odpowiadając, sycą się dobrami. Próżnością obnoszą modę. Wycierają buty o cudze wycieraczki, jak wilki czyhają na zgubę. Kobiety nie robią na druta, pomagają krzywdząc, kochając, zamęczają. Komu opowiem o moich podróżach? W swojej twórczości wielokrotnie rozmawiała z Bogiem, zadawała mu pytania, niejednokrotnie kłóciła się z nim. Pomimo tego z wierszy Barbary Mazurkiewicz płynie spokój, harmonia i pogodzenie. Wiersz chce zapytać również z tomiku Kamienne Miasteczko. Dlaczego nie dla wszystkich słońce wschodzi o poranku, a czas rozdrapuje rany? Po narodzinach tragedii namaszczeni chorobą i bólem, kiedy skazani na dożywocie szlakiem przecierają dni znacznie, przelewem wiary używają różańca, każdym paciorkiem bliżej płyniemy. Patrząc w przestrzeń niepokonaną, wyciągają ze stygłe ramiona, czasem przeklinając swój los na godzinę przed nami. A on patrzy celnie. Jutro niebo zacieknie chmurą. Przeczytamy w gazecie jakiś zwykły, nieznany krąg. W pośpiechu umkną nam słowa. Każdemu pisany jest kamień. Solą życia również Kamienne Miasteczko. Sola życia miłości. W pół roku czas wolny płynął. Nie wstydzili się wielki słów, każdy wie znajomy. Jej twarz nie zbrzydła od płaczu, promieniała w blasku świecy. Oplatał drżącą ramionami, odchylając włosy, całował czule. Stęsknieni, udręczeni i kochający, byli tacy młodzi, do świtu. Szczęście nic nie zagrażało. Odchodząc z pośpiechu, dostali wspomnienia i głuchy telefon. Jeszcze jedno życzenie. Kamienne Miasteczko. Tak bym chciała jak kiedyś. W jasnej sukience na scenie stać i mrugać załatwnie. Jak wczoraj karmić nadzieję. Z blasku tęczy wydobyć piękno na jutro. Te barwy, co w trawie znalazłam, okryć się przed twym przybyciem. Poczuć, że jesteś deszczem na suchej ziemi. Barbara Mazurkiewicz wielokrotnie podczas spotkań powtarzała, że żyje poezją. To właśnie poezja stanowiła ważną część życia i towarzyszyła jej stale, od rana do wieczora. Wiersze były odzwierciedleniem jej duszy i każda, i każdy traktowała jako bardzo indywidualnie. O swojej twórczości mówiła: dla mnie pisanie wierszy jest możliwością przekazania czytelnikowi tego, co widzę, słyszę, czuję i dotykam. Przejawem stawienia czoła przemijaniu. My przemijamy i nasze wspomnienia również.
naszych sercach, jak i w pamięci zachowują się konteksty pewnych zdarzeń, miejsc, krajobrazów, sytuacji. Pragnę je ocalić od zapomnienia. Moje wiersze to małe, słowne obrazy. Świat, do którego właśnie czytelnika zapraszam. Wiersz kroplą żłobione wyznanie. Z tomiku kroplą drążone. Potargane myśli rysowały grymas na twarzy. Uspokajał je wiatr, który grał melody o zasłuchanych drzewach, trawach. Pragnęłam krzyczeć w modlitwach trwożnych, kiedy dzień schodził do nocy. Wtedy utuliłeś spragnioną ciepła. Spadł łabędzi gór. Zrozumiałam. Nie mogłeś dłużej zostać. Ucichła ziemia i niebo. A chmury zniżyły swój ciężar. Dziś ukrywam cząsteczki szczęścia. Gdy tęsknota wdziera się w drogę niespełnionych marzeń, do której musimy iść bez siebie. O jeszcze jeden dzień. Bronię lądowisko. Przyjdź z zapachem polnych kwiatów i powiewem wiatru. Dotknij tak, jak motyl, kiedy upada na kwiaty. Dziś pozwolę się prowadzić w niebieskim dniu pod gwieździstą noc. Wszystko jest takie łatwe. Zawsze chciałeś. Teraz już tylko bądź. Coraz lżej dotykamy ziemi, co się staje naszym wybawieniem. W ulotnym wcieleniu wygięci jak łuk Amora, gotowi do lotu. Dlatego, że jestem z Wenus, z tomiku Życie kobiety wpisane w tarczę zegaru. Lubię czasem chodzić w czerni, wydawać pieniądze nieswoje. Lubię zasypiać bez problemu w wielkim domu z kominki. Lubię szpilki, torebkę i perfumy, wsłuchiwać wdzięk w dźwięk okaryny. Lubię zachłannie się spełniać w koszuli mojego mężczyzny. Lubię wybuchać spontanicznie w kilku miejscach jednocześnie. Lubię urywać zdania w połowie, których nie widzę znaczenia. W twórczości poetki ważną inspirację zawsze stanowiły rodzinne rubaty. Wiersze Barbary Mazurkiewicz pozostają śmiałym wydarzeniem artystycznym. Są także promocją Lubaczowa, w którym poetka mieszka. Tak o jej twórczości mówił profesor Ryszard Wojtowicz. Autorka wielokrotnie podkreślała, jak wielki wpływ na jej poezję miał widok rzeki Sołotwy. A wiersze szczególnie ważne dla niej to te, które napisała dla swoich bliskich. Matki, ojca, syna, brata i wnucząt. Ojcu, porucznikowi Ludowego Wojska Polskiego w 2019 roku poświęciła tomik poezji Tatko w setną rocznicę jego urodzin i dziesiątą śmierci. Wiersz z prądem Sołotwy z tomiku Przed świty z prądem Sołotwy. Spójrz, świt się zaróżowił. To znak, że nadchodzi wiosna. Taka tkliwa wdzięczność. Ptaki krzykiem zapowiadają powrót. Koją nasze czekanie. Fontanna budzi się z histerią. Czas dotyków, chwytania piękna i koncertu nocturnów Chopina. Żywy teatr, a ziemia pęka.
Nie wystarczy zmiana lustra. Trzeba wyjść z koszuli nocnej. Zerwać firanki i otworzyć okna. Łza w słonecznym kielichu. Mój Boże, jak to dobrze, że zachowałeś wiarę. Lubaczowiana. Podróż do kresu nocy. Mogłabym być twoją kochanką, Lubacz. Do kogoś trzeba należeć, tym bardziej do rycerza. Recytuję ciebie w sercu, w myślach śpiewam. Deptuję przedawnienie. Rdzawy październik wykruszył już kwiaty, a ty taki nieugięty, nie biegniesz za mną wzrokiem, nawet nie zazgrzybasz. Kurczę się cieniem pośrodku miasta, żona łatwowierna, matka uciekiniera, poetka nieudolna, przez moment wiarygodna. Na wzgórzu zamkowym wiatr zawodzi. Przekrzykują się krakaniem drzewa. W skostniałych pajęczynach zwisają motyle. Śnią. Chociaż ich już nie ma. Horyzont zamknął się sennie. Gaśnie szept płomieni. A wszystko to łączy. Ta sama Lubaczowska ziemia. Ukochana, nieukiełznana ziemia moja, z tomiku Tatarka. Na kresach żyje mi się najlepiej, gdzie rodzi uśmiech, senna fantazja. Tu szczęście zrywam z czereśni. Słodko pachnie jaśmin i bez. Nocą huczą parowce. Wcześniej wstaje słońce. Rozkłada na polach złoty płaszcz. Wcześniej zrywam kartkę z kalendarza, niż gdziekolwiek indziej. Wcześniej czytam wczorajszą gazetę i ukorzeniam wszystkie kaprysy. I jaskółki, co czynią wiosnę radosną, wzgórza jesienią płonące. I cerkwie, anioły, na pograniczu wojsko. Dla nich to płynie pieśń dziękczynna. I tej małej ojczyźnie na Podkarpaciu, lubaczowskiej, nieokiełznanej ziemi. Lubaczowskie cztery pory roku, z tomiku Za kulisami myśli. Wiosna spływa kolorem sołotwy i wiszni ku Lubaczówce. Łowiska przy młynie topią włosy wierzbą. Od wschodu wiatr gra na westchnieniu. Gdy w dłoniach kaczeńców złocistość, zieloność. Lato, dni czesze złotawym grzebieniem. Z wieczora księżyc białym koniem mknie nową groblą, zaprzężony do wielkiego wozu. Zaś anioły z okolicznych cerkiewek wypędzone przykucnęły w liliowych ogródkach. Nie słychać żniwiarzy, zgrzytu kos oseły. Nie stoją równym rzędem snopy w rżysku. Jesień kradnie kolory, barwiąc lasy. Nad topolami noc rozkłada ciemne skrzydła. Dym zaś zasnuwa kartofliska. Zima tuż. Już nie ma potrzeby zbierania chrustu. W kominkach ogień opowiada stare dzieje.
Bruce nie maluje kwiatków na szybach. Siedzimy do późna, aż skończy się grzaniec. Czterech pór roku, lubaczowskie gramy. Matka w stoliku za kulisami myśli. Wśród licznych kwiatów konwierca, którymi się ziemia pokrywa, jest jeden kwiat w głębi serca, który się matka nazywa. Jeszcze człapią twoje cienie, chociaż pamięć zamknięta w celu. Jesteś dla mnie zawsze taka sama. Słowem wypowiedzianym, pierwszym i ostatnim. Pozwól, ja wezmę cię za rękę i poprowadzę do ogrodów znaczy. Dla ciebie modre bzy kładą głowę na płotach. Mamo, wróżko na dobre dni. Twoje ręce żółte jak mlecze drżą osikowym liściem na wietrze. Kładę przez ciebie wszystko, co głodne. Łąkę z piosenką z kobronką, kukułkę i wiatru żywicze szmery lesiste. Pozwól mi dziś zamienić twoje mieszkanie w jedną kwitnącą wiosnę. Bezpieczna podróż. W stomiku dwa serca do ocalenia. Chodź. Poszukamy spokoju. Pasujemy się w pogodę. Opowiem o planach na przyszłość. To droga w stronę słońca, gdzie rodzi się życie. Daleko nam do jesieni. Na razie jesteśmy tak mali, że nic nas nie dosięgnie. Nawet obiektywny bałagan. A jeśli poczujesz głód, możesz zawołać mamę. Weź się wystać jak wilczyca. Często przybiera postać anioła z pogranicza jawy i snów. Ty też tam jesteś. Rękę podajesz. Ojcu, z tomiku tatko. Nie byłeś poetą, ani malarzem w poplamionej koszuli, lecz mężczyzną, co nosił karabin i oficerskie buty. Wyprowadziłeś cię z tego świata w zamian za zdrowaśkę i zerwaną o poranku róże. Czyżby w niebie potrzebowali sanitariuszy? Czasami myślę o wronim lądowisku, wyprawa po leśne równo i o twoim nieistnieniu. Przemilczę głód wołyński i pełną studnię ludzi. Przemilczę, tatku, bo tak wypada te opowieści okrutne. Za wolność potomnych wydłubali widzenie, zalali myślenie. Z miłością niedokończoną spalili domy, rozstrzelali ojca i dziadka, a ty się ukryłeś pod lodem w rzece. Ta ziemia już nie pachnie krwią, lecz chlebem. Najbardziej rany. Mój Lubaczowie, moja ojczyzna, Polsko, w stomiku tatko. Nasycam wzrok barwami, by zatrzymać je na zawsze. Pozbieram wszystko do skarbonki w spodni. Świty, które sprowadzają do zielonego sadu. Westchnienie kukułki, dzięcioła stukanie, bzy, truskawki i motyle. Słońce musi wszystko wykarmić.
aby kwitła miłość, ta obecna i sprzed wieków, czysta jak poranne łzy ziemi. Pobiegnę na podmokłą łąkę, pozdrać kaczeńce z pachnącymi szuwarami, a wieczorem usiądę przed domem na ławce. Słowem połami się jak chlebem. Szczęść Boże, powiem sąsiadom. Barbara Mazurkiewicz za swoją twórczość wielokrotnie była nagradzana. Kilka miesięcy przed śmiercią, w dniu 19 lipca 2021 roku, redaktor naczelna Barbara Mazurkiewicz została uhonorowana po raz ostatni od profesora Piotra Glińskiego, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, otrzymała nagrodę okolicznościową z okazji jubileuszu 10-lecia portalu e-Literaci za wieloletnie zaangażowanie w działalność kulturalną oraz promocyjną miasta Lubaczowa. Pani Basia do końca była aktywna twórczo. W 2020 roku wydała prozę poetycką Słodko-kwaśny tort weselny na pamiątkę 40. rocznicy ślubu. W tym roku przygotowała także do druku, w 2021 roku przygotowała także do druku Na szlaku pięciolistnej koniczyny, dramat sceniczny w 9 odsłonach. Pracowała także nad kolejną książką. Nie zdążyła. O sobie napisała. Cała ja, za kulisami myśli. Nienawidzę chamstwa i wulgaryzmu. Czuję do nich wstręt. Tak jak do rozwiązywania konfliktów. Tych większych czy tych mniejszych. Nienawidzę siebie, kiedy tchórzę. Nie znoszę, gdy z butami lezą, kiedy robię porządki. Much, co prosto z łajna siadają mi na chleb. Psów, co szarpią się o kęsa strzępy. Tych, co tempo w siebie wierzą, kiedy już ich dławi własny tempo. Uśmiecham się do tych, którym służę. Chociaż z całej duszy nienawidzę ich. Nienawidzę. I to chyba już tak najbardziej siebie bezradny. Siebie, która nie potrafi czegoś zrobić. Komuś pomóc, kogoś pocieszyć. Nienawidzę, gdy komuś zrobię coś złego. Nawet przez przypadek. A później ktoś przez to cierpi. Taka była pani Basia. Wielkie brawa dla młodzieży.